Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj trzeci już odcinek nowej serii pod roboczym tytułem Historia koronowa w przedmiotach ukryta. Dzisiaj będzie to historia związana z książką, a dokładnie z nowelą. Ale zanim o tym opowiem, to muszę zrobić mały wstęp. W latach 1897-1900 Henryk Sienkiewicz na łamach tygodnika ilustrowanego w częściach publikował powieść Krzyżacy. W 1905 roku za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę Nobla. A w 1910 w ramach obchodów 500-lecia bitwy i zwycięstwa pod Grunwaldem i pod Koronowem napisał nowelę Ongi i dziś, której podtytuł brzmi Bitwa pod Koronowem. Liczne posiłki ciągnące w pomoc krzyżakom od króla węgierskiego Zygmunta i z dalszych ziem niemieckich nie zdążyły na walną rozprawę pod Grunwaldem. Ale właśnie dzięki temu zakon, mimo niesłychanego pogromu, zdołał jeszcze zebrać wcale poważne siły do rozpaczliwej obrony przeciw zwycięskim Polakom. Nauczony jednak doświadczeniem nie chciał stawić wszystkiego na jedną kartę w walnej bitwie z rycerstwem polskim. Biegły niemiecki wódz, znany z okrucieństw, Michał Kochmeister, wójt nowej marki, wolał zaprawiać do wojny przybyłych gości przy oblężeniu zamków i zameczków polskich nieopatrzonych dostateczną załogą lub podnosić ich ducha w małych utarczkach, zwłaszcza w takich, w których nie brały udziały chorągwie rycerskie, jeno złożone z mieszczan i wieśniaków mieszane drużyny, które w owych czasach nazywano tańszym ludem. A czynił to przezorny Kochmeister nie dlatego, aby nie marzył o wielkiej bitwie, ale rozumiał, że bitwa ta musi być zwycięską, gdyż inaczej, gdyby nowa próba, nową tylko klęskę miała sprowadzić, upadnie całkiem duch w rycerskich gościach i zbudzi się w nich żądza rychłego powrotu do domowych pieleszy. Owóż podczas oblężenia Tucholi doszły do obozu krzyżackiego wieści, że w Koronowie stoją jakoweś zaciągi królewskie, wśród których nie masz pogromców spod Grunwaldu, tylko właśnie lud mieszany, przeważnie pieszy, niezbyt liczny i niezbyt z wojną obyty. Uśmiechnęło się Kochmeisterowi łatwe zwycięstwo, więc zostawiwszy niewielki zastęp pod Tucholą, aby utrzymać na wodzy tamtejszą załogę, ruszył z całą siłą pod Koronowo. Szli z nim słynni w świecie zapaśnicy z cesarskiego dworu, szli Niemcy ze Śląska, szli Sasi, Bawarowie, Turyngowie, Frankowie i Szwaby, nie licząc gości z dalszych jeszcze krajów. Rycerstwo świetne, od stóp do głów stalowe i srebrzyste zbroje zakute, żądne boju i sławy, śmiercią gardzące. Wszystko zdawało się sprzyjać wyprawie. Przednie straże niemieckie pochwyciły na grząskich błotach dwóch szlachty, którzy potwierdzili, że nie ma pod Koronowem walnych chówców królewskich i tę większą napełnili Kochmeistra wiarę w zwycięstwo. Krzyżacy, rozumiejąc, że brańcy prawdę przed nimi zeznali, przyspieszyli pochód i rankiem w październiku, dzień świętego Gereona, 1410 roku stanęli pod miastem, a przypuszczając, że im wśród jego ulic walczyć przyjdzie, podsiadali z kolni i zostawiwszy je pachołkom, gotowali pieszo uderzyć się na nieprzyjaciół. Lecz nie całkiem zdołali zaskoczyć Polaków, którzy lubo nierychło spostrzegli wojska zakonne, mieli wszelako dość czasu, aby skoczyć hurmem do klasztoru w pobliżu nad rzeką Brdą położonego, tam przywdziać zbroję, siąść na koń i sprawić szyk bojowy. Ujrzawszy to, krzyżacy poniechali zdobycia miasta i co prędzej wrócili do koni. Tak, że po krótkim czasie stanęły naprzeciwko siebie dwa potężne żelazne zastępy. Chówce niemieckie płonęły żądzą boju, lecz w okrutnym Kochmeistrze upadło serce na widok polskich chorągwi,
zmiarkował bowiem zbyt późno, że pojmani na błotach szlachcice zwiedli go chytrze, że nie mieszaną drużynę ma przed sobą, ale straszliwie przedchorągwiane rycerstwo spod Grunwaldu. Poznał ich z dala po olbrzymich koniach, po zbrojach, po znakach na tarczach, po rodowych zawołaniach, które rozlegały się jak grzmoty wśród szyków i zadrżał. Nie o własne życie mu chodziło, gdyż serce kipiało mu dziką odwagą, ale zadrżał na myśl, co się stanie, jeśli nowa klęska przygniecie zakon i jeśli ci świeżo przybili goście z zachodu, którzy nie zaznali jeszcze siły polskiego ramienia, rozniosą wieść po świecie, że oprzeć się jej niepodobna. Posiłki przestaną wówczas napływać z Niemiec, a z zakonu wyciekną resztki krwi. Co było dalej, dowiecie się w drugim odcinku. Polecam wszystkim lekturę noweli Henryka Sienkiewicza Ongi i Dziszy. Pozdrawiam.